Dzień dobry, Kinga Wojciechowska, nowy format Presto Rozmawia. A już za chwilę przed nami rozmowa z królem plakatu, z Rafałem Olbińskim. To malarz, twórca plakatu, ilustracji, surrealista, wielbiciel piękna. Prac wszelkich ma na koncie, myślę, że z 2000, ponad 150 nagród. Nie nazwałam go plakacistą czy ilustratorem, bo jeśli spojrzymy na jego pracę, uświadomimy sobie, że to nie są adekwatne słowa. A więc twórca. Także twórca scenografii operowych, jak ta dla Filadelfii, dla opery filadelfijskiej, do Don Giovanniego, Wolfganga Amadeusza Mozarta. Lub tak jak ta, tu w Warszawskiej Operze Kameralnej, do czarodziejskiego fletu tegoż samego kompozytora. Za chwilę porozmawiam więc z Rafałem Olbińskim i mam nadzieję, że będzie zabawnie, bo Rafał Olbiński nie cierpi śmiertelnej powagi. Mam nadzieję też, że uda mi się nieco odkryć tajemnice jego magicznych obrazów. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, ze mną Rafał Olbiński, scenograf opery Czarodziejski flet w Warszawskiej Operze Kameralnej. Dzień dobry panu. Bardzo miło, dzień dobry. Wrócił pan do Polski, ale większa część pana zawodowego życia przebiegała za granicą. Gdyby nie stan wojenny, nie zrobiłby pan kariery? To znaczy, prawdopodobnie życie moje było zupełnie inaczej wyglądało, ale to znaczy kariera, następne pytanie, prawda? Czy bym robił to, co lubię? Prawdopodobnie tak. Jeżeli to jest wyznacznikiem jakiejś tam kariery, to pewnie bym robił dalej to, co lubię. Czy bym lubił to, co robię teraz? Może robiłbym coś innego? Wielki znak zapytania. I nie możemy na to odpowiedzieć w ogóle. Chyba że dostajemy drugą szansę w życiu, drugie wcielenie i wtedy zaczynamy od początku. Może bym był architektem wtedy. No może wróciłby pan, może nie odbiegłby pan za bardzo. Dlaczego pan właściwie zrezygnował z architektury? Dlatego, czy architektura zrezygnowała z pana? Znaczy, trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że kiedy skończyłem architekturę, to był chyba najgorszy okres dla architektów w Polsce na pewno. Wydaje mi się, na świecie również. Taki nudny okres lat 70., 80., to architektura post Miss Van Rohe, taka dosyć totalnie nie pasująca do mojego takiego lekko barokowego temperamentu. I gdybym teraz zaczynał, to bym prawdopodobnie kochał tę architekturę. Przecież architektura, która uwolniona została z gorsetu technologicznego w ostatnich latach, rozkwitła. Wydaje mi się, to jest jedna z niewielu dziedzin sztuki, która przeżywa fantastyczny renesans. A wszystkie inne leżą na opadkach, łącznie z malarstwem. A biorąc pod uwagę pana wyobraźnię i umiejętność kreowania światów, tak naprawdę mógłby pan w tej architekturze nie jeden trend, myślę, zapoczątkować. Prawda, wprowadza mnie pani w frustrację i takiego poczucie niespełnienia zawodowego. Ale chyba pan spełniony jest. To już może pan już teraz to powiedzieć, czy tak nie bardzo? To znaczy spełniony, to znaczy wstaję rano codziennie z entuzjazmem, że zrobię coś nowego. Jedyne, co trzyma mnie tak naprawdę w tym entuzjazmie, to jest to, że tak naprawdę nie wiem, co powstanie za tydzień nowego, jaki obraz wymyślę. I to jest genialne uczucie, fantastyczne uczucie. Jakby tak czekam jak na to narodzenie tego dziecka i zastanawiam się, jakie to dziecko będzie. Czy miało oczki niebieskie, czy zielone, czy włosy czarne, czy będzie łyse, i tak dalej, i tak dalej. To taki wielki znak zapytania, czyli ta ciekawość tego nowego dzieła, które powstaje, czy dzieła, powiedzmy może za duże słowo, ale tego tworu, który powstaje. Pytam, bo dzisiaj tak ciągle narzekamy, katastroficzne wizje, zresztą chwilę wcześniej właśnie trochę też sobie o tym rozmawialiśmy. Negujemy wszystko, co się tylko da. Ja jestem ostrożna, bo ja rozumiem też zjawisko samosprawdzającej się przepowiedni, więc wolę wierzyć, że będzie dobrze i działać tak, żeby dobrze było. A pan? No czy też podeprę się jakimiś mądrymi zdaniami mądrzejszych ode mnie ludzi. Ktoś tak kiedyś powiedział, że akurat w tym działce, co robię, historia sztuki, to jest historia renesansów. I owszem, my jesteśmy w cywilizacyjnej, czy może zbliżamy się do cywilizacyjnej dziury, czarnej dziury, ale z tego wyjdziemy. Także ślady tego renesansu, zresztą już powiedziałem, są w architekturze na przykład. I to chyba tylko od nas, od twórców zależy, czy ten renesans nastąpi
i od społeczeństwa, które ewentualnie to zaakceptuje czy nie zaakceptuje. Wydaje mi się, że społeczeństwo w tej chwili jakby jest, przypuszczam, w dużym procencie produktem popkultury, czyli tej kultury według mnie najgorszego rodzaju, jaka może być. Popkultura, kultura popularna, czyli kultura, która wychodzi naprzeciw popularnym, czyli primitywnym potrzebom społeczeństwa. Czyli zamiast narzucać, odpowiada na te potrzeby. Odpowiada na te potrzeby po to, że się chce przymilić, ponieważ konsument, czyli ten suweren, czyli to jak go nazwać, ma konsumować, ma jeść, ma płacić i tak dalej, i tak dalej. Będzie płacił, jak będzie dostawał papkę, którą lubi, czyli taką, którą zna, papkę, którą jest, nie wymaga żadnego wysiłku od niego przede wszystkim, no bo jest zmęczony i między karkówką a kiełbasą chce przetrawić coś łatwego, które pomoże mu w trawieniu, czyli disco polo. Wydaje mi się, że ta wielka sztuka powstawała na potrzeby na pewno elit, na pewno ludzi, którzy mieli wolny czas, bo wolny czas powoduje w nas potrzebę refleksji, potrzebę... Jak mamy wolny czas, podziwiamy, mamy więcej czasu na ocenianie rzeczywistości, na korekty w tej rzeczywistości, zastanawiamy się dlaczego, ten wielki znak zapytania, stąd powstała filozofia. Przecież ci filozofowie greccy, a właściwie nasza cywilizacja powstała przez facetów, którzy mieli czas, siedzieli pod drzewem oliwnym, popijali winko i zastanawiali się nad tym, jak jest świat zbudowany, wymyślali sobie różne rozrywki. Przecież oni się zbierali na tak zwanych sympozjach. Sympozjum to nie jest takie grono nudnych profesorów, które pierdzieli o niczym i nic z tego nie wynika. Sympozjum to była grupa 15 góra facetów, którzy się zbierali w towarzystwie też pięknych kobiet czy pięknych mężczyzn pić wino i wymyślali sobie, imponowali sobie nawzajem czymś tam, to poezją, którą wymyślili, czy na lirze zagrali jakiś kawałek muzyki, czy opowiadali o tym, o swojej koncepcji świata. I tak powstał postęp przecież. Przez ludzi, którzy mieli czas. Czas, ale taki wewnętrzny czas, bo chodzi o ten pewien komfort, prawda, który mamy, że nigdzie nie musimy się spieszyć, zbyt tak. Mamy zapewniony. Niewolnicy za nas pracują, oczywiście, że tak. Tak to było. A nas na nich stać. Nas na nich stać, oczywiście, że tak. Jesteśmy, możemy być dobrzy dla tych niewolników, czy gorsi, to nie ma żadnego znaczenia. Ale ci ludzie budowali postęp, a nie niewolnicy. Kto dzisiaj buduje postęp? Ci sami ludzie, mi się wydaje. Jakie są motywacje oczywiście tego postępu? Oczywiście chciałoby się mówić o tych szlachetnych motywacjach, takich właśnie ruszyć ludzkość trochę do przodu czy na wyższy poziom, ale w sumie tak to jest, że prawdopodobnie profit jest motywacją. Jednak. Ale to też można na to spojrzeć bez emocji, zastanowić się, czy ten napęd, jakim jest profit, jest dobry czy zły, nie jest istotne. Ważne, jakie są rezultaty tego wszystkiego. Poza tym idea może być i tak na początku przecież. Oczywiście, nawet że jeżeli tak. Za tym idzie profit. Tak, no, za tym idzie profit. Chcemy żyć wygodniej, oczywiście, że tak. A propos tego, bardzo mi się podobało takie powiedzenie, przypomniałem sobie w tej chwili, chyba Ben Gurion powiedział, że mówił o Żydach, że dla Żydów piekło istnieje, jest teraz tu na tej ziemi i nazywa się przeciętność. To jest chyba piekło nie tylko dla nich. Żyjemy w takich czasach, gdzie przeciętność wydaje nam się rzeczywiście piekłem na ziemi i robimy wszystko, żeby z tego piekła jakoś nawet na skróty wyjść. Tak, z jednej strony oczywiście, a z drugiej strony tak jest, że dla pewnych grupy polityków ta masa przeciętniaków jest bardzo polityczna. W związku z tym mówią, że fajnie być przeciętnym, bo w ogóle fajnie być poniżej przeciętnym, fajnie być chamem prymitywem. Super, nie musicie się rozwijać. My wam damy wszystkie te benefity, co tam ci lepsi od was zarobili, ukradli, przede wszystkim nie zarobili oczywiście, i oddajemy wam. Wy nie musicie być wcale lepsi. Także są różne sposoby podejścia do tej przeciętności. Lubi pan w takim razie, skoro pan tak w pewien sposób też nas opisał, lubi pan tworzyć dla Polaków? Wie pan, no jesteśmy narodem, który nie docenia sztuki, prędzej doceni poetę niż malarza. Ja się boję takich w ogóle powiedzeń dla Polaków, czy dla Czechów, czy dla kogoś. Przede wszystkim jesteśmy ludźmi. Nie? Pierwszym moim odbiorcą jestem ja sam.
Drugim odbiorcą, jak malowałem kiedyś, były moje dzieci. Mówiłem córce, czy się to podoba, czy się nie podoba. Ona była Polką, no, czyli dla Polaków. Ja też jestem Polakiem, czy jestem pierwszym odbiorcą. Czyli jako ja, Polak odbiorca, moja córka, czy mój synek, też Polacy odbiorcy, tak, robię dla nich, prawda? To się potem rozszerza grono znajomych, którzy tam, niektórzy chwalą mnie, niektórzy chwalą mnie, powiedzmy, oficjalnie, a nieoficjalnie ganią, czy nieoficjalnie krytykują. To też są akurat najpierw Polacy, a potem inni, ale to jest przypadek totalny. Także wydaje mi się, że wszystkim najpierw jesteśmy ludźmi. Zresztą chyba David Hume powiedział coś takiego, że humanizm jednostki jest humanizmem ludzkości. Czyli moja polskość jest prywatna, jest tak samo polskością wszystkich Polaków. A czuje się pan znany w Polsce? Znaczy, wśród paru znajomych tak, ale to tak naprawdę nie, bo to nie jest zawód, którym się jest znany. Jakbym grał w jakimś serialu telewizyjnym, tam powiedzmy policjanta, czy nie wiem, panienkę, to byłoby trudniej oczywiście z moją fizjonomią i wiekiem, ale to pewnie bym bardziej był znany. Nawet to chyba to nie jest jakaś motywacja dla mnie, na pewno nie. Zresztą też ja zawsze się podpieram w takich przypadkach takimi zdaniami mądrzejszych ode mnie ludzi, kiedyś tam przypadkiem kiedyś przeczytałem. Chyba ktoś, już nie pamiętam, kto to powiedział, Moore chyba, że popularność właśnie a propos jest jak rzeka, która wynosi na powierzchnię rzeczy próżne i nadęte, a zatapia takie, które mają substancje. Także broń mnie, Panie Boże, przed tego typu popularnością. To pocieszę Pana, że ja i większość moich znajomych może Pana nie rozpoznają w sensie fizjonomii, natomiast gdy widzą Pana pracę, to nawet nie patrząc w kredyty wiedzą, Olbiński. No to jest największy komplement, bo tak naprawdę dla artysty dzieło jego jest ważniejsze niż te jego tam powiedzmy osobiste przypadłości, choroby czy i tak dalej. Nie, oczywiście. Cały czas my artyści robimy po to, żeby nasze dzieło nas przetrwało. To właśnie tak gdzieś prawdopodobnie podświadomości mamy ten kompleks, zresztą każdy człowiek ma kompleks nieśmiertelności. To nam z jednej strony religii obiecują tą nieśmiertelność. Artyści biorą sprawę w swoje ręce. Artyści biorą swoje ręce i jeżeli to dzieło nasze przeżyje nas, no to fantastycznie, to mamy życie. Przecież teraz, jeżeli mówimy Leonardo da Vinci, to już nawet w większości nie widzimy jego twarzy czy autoportretu, tylko widzimy Monę Lizę czy Damę z łasiczką. Leonardo da Vinci dla przeciętnego człowieka na świecie to jest Dama z łasiczką. A wie pan, dlaczego pana dzieła zwracają uwagę? To pewnie opanowałem jakieś takie tanie triki, żeby... No więc próbowałam się zorientować. Po pierwsze, są zawsze skończenie piękne. Są nieoczywiste. Są jak dobra poezja albo jak dobra sztuka teatralna. I żeby się zachwycić, wystarczy spojrzeć raz, ale żeby zrozumieć, trzeba się naprawdę trochę powpatrywać. No, rany boskie, to tyle komplementów. Znaczy właściwie w pewnym sensie wpisuje to się w to, co ja tak naprawdę wierzę, że sztuka powinna być łatwa do zapamiętania. Powinna być świetnie zrobiona, powinna mieć to drugie dno, czyli w tym przypadku, jak pani powiedziała, poezję, czy tam taki surrealistyczny humor, jak ja sobie wyobrażam to. No i w pewnym sensie wpisywać się w tę jakąś tam tradycję, że ja nie jestem rewolucjonistą z przekonań, wierzę w ewolucję, wierzę, że człowiek przechodzi z jednej formy w drugą powoli. Rewolucje wszystkie miały to do siebie, że potem popełniałem samobójstwo. Pan długo też dochodził do tego swojego bardzo stylu? Bardzo długo, to ja cały czas dochodzę, także to ja mam nadzieję, że do końca będę dochodził do ostatniego dnia. No ale jednak dnia. Chociażby ilustracje czy plakaty, one od wielu, wielu lat mają pewien swój klimat, taki charakterystyczny rys Olbińskiego. Wiadomo, no to są te piękne twarze. Klimat tego mojego, w cudzysłowie, pretensjonalnego wnętrza. Ja w takim klimacie tak naprawdę żyję, takiej właśnie trochę autoironii, to takiego w sumie, może to jest pozytywne podejście do życia, bo jednak jestem pewnie optymistą, ale takim nie takim hura optymistą, tylko takim optymistą, że na dłuższą metę zawsze te pewne wartości zostaną odkryte czy zaakceptowane i dlatego tam mimo wszystko ludzkość, jakiś tam postęp
zaobserwowała w ciągu 2000 czy paru tysięcy lat. Nie wiem, czy w dobrym kierunku. To się okaże. To się okaże za 2000 lat, tak, dokładnie. Prawdopodobnie tak. Tak. Jak w przypadku rewolucji francuskiej. O, i tego, i Mao Tse-tunga. Który, tak jest, który jeszcze ciągle nie może, znaczy nie mógł w swoim czasie się odnieść. Powiedział pan kiedyś, że powaga maskuje miernotę. Mnie się za to wydaje, że powaga i brzydota w sztuce chociażby maskują taką niedojrzałość wewnętrzną. Tak sobie to analizuję. Bo żeby stworzyć coś naprawdę pięknego, to jest znowu jakaś taka moja teza, nie wiem, czy pan się z tym zgadza, trzeba sporo w życiu przeżyć, doświadczyć i tego piękna nie można się po prostu bać. No, no, na pewno bym się pod tym podpisał. Zresztą ta moja określenie powagi, że jest miastką to wynikło z obserwacji po prostu, bo wiele razy obserwowałem się takie przemówienia nudne, poważne, potem poznawałem tych prywatnie tych ludzi, którzy powiedzmy tworzyli tego nimb kapłaństwa na tej, czy to była scena, czy to był jakiś tam w uniwersytecie, czy jakiś wykład gdzieś tam. A potem się okazało, że to tak naprawdę to jest taka napuszona wielka bania, która przykrywa tą frustrację własną, niespełnienia, czy różnych innych rzeczy. A tak naprawdę jak patrzymy na otaczający świat, na właściwie jakiś absurd naszego życia, no to jedyna reakcja to jest po prostu śmiać się z tego. Naprawdę to jest nasz jedyny ratunek przed totalną depresją. Tak a propos, to nad swoimi obrazami, ilustracjami, plakatami, jakimkolwiek zamówieniem, albo nawet jak pan dla siebie maluje czy rysuje, jeżeli panu się to zdarza, długo pan myśli nad tym, nad tą koncepcją, bo one są czasami tak, nie chcę użyć słowa, tak wymyślone, o, tak specyficznie, tak oddalone też od naszego naturalnego, prawdziwego świata, że też dziwne, że gdzieś w tej głowie się taki obraz pojawił. Nie, to jest wynika z tego prawdopodobnie, że moja biblioteka skojarzeń się powiększa w miarę jak żyję, bo ciągle z innymi ludźmi rozmawiam, książki czytam, oglądam wystawy, słucham muzyki i tak dalej, tak. Człowiek ładuje sobie tyle tych, jak to nazwać, wiadomości, prawd i tak dalej. Potem to są właśnie ta papka, z którego tam potem coś powstaje. Zderzenie jakichś tam różnych obserwacji, które potem owocuje jakimś takim właśnie wymyślonym absurdalnie czy poetycko obrazem. I to trudno powiedzieć, czy to długo, czy krótko trwa, bo długo trwa oczywiście proces akumulowania tego wszystkiego, ale bardzo krótko może trwać proces wydalania tego, tak, czy porównać z jedzeniem. No dobrze, to powiedzmy, że dostaje pan zamówienie ode mnie na okładkę do Presto. Tak. Tematem jest czas. Jeszcze pan ma do wyboru dwa kolory, złoty i ciemnogranatowy. Co pan rysuje? Fantastycznie. To pierwsze pytanie, za ile? Dogadamy się. To bardziej właśnie pytanie takie przewrotne, ale też o ograniczenia w sztuce. Dostał pan temat, dostał pan... Uwielbiam ograniczenia, tak? Znaczy ograniczenia, przypuszczam, że powodują ten taki stres, tą dodatkową adrenalinę, która doprowadza do tego, że wymyślamy rzeczy, które wydawałoby się są nie do wymyślenia. Ta adrenalina w sporcie pomaga na przykład, prawda? To samo jest z ograniczeniami w sztuce, cenzura, którą staramy się przeskoczyć, ominąć i tak dalej, czyli te właśnie ograniczenia technologiczne. Mniej przykład scena mała tutaj w operze. I tu w tym przypadku te dwa kolory oczywiście i temat i tak dalej. Tak, to pomaga, to znaczy to powoduje ten taki najpierw moment strachu, że kurczę, chyba nic nie wymyślę. No i potem im bliżej zbliżamy się do tego tak zwanego deadline po angielsku, czyli terminu, kiedy to zrobić, to tym ta adrenalina jeszcze bardziej pompuje nas i potem w ostatnim... Czyli 3 dni powinnam panu dać, żeby było najbardziej efektywnie. Nie, to za dużo. Za dużo. Za dużo oczywiście. Na jutro. Na jutro, tak. No i to na pewno coś wymyślę dobrego. Także. A jak maluje się zaczarowany flet? O, no to akurat jest jedno chyba z tych niewielu tematów, to jestem tak, przepraszam, temat marzenie dla każdego artysty. A mówię tutaj o wizualnych artystach. Dlatego, że ta cała bajka tego libretto jest oparte, jest szalona totalnie. To jest bardzo taka
też taki bigos pomysłów. Widać, że to chaotycznie powstawało, że autor bawił się tym, nie wiem, czy Mozart tam miał jakiś wpływ, prawdopodobnie też tam był, naciskał czasowo to, co pani mi z tą okładką tutaj robi. I wyszło z tego no, rzecz genialna. I teraz odnieść się do tego wybuchu fantazji, jeżeli chodzi o libretto ze swoją własną fantazją, jest z jednej strony trudne, a z drugiej strony niesamowicie wyzywające. I takie człowiek wpada w taką właśnie entuzjazm właśnie tworzenia. Teraz z drugiej strony oczywiście pamiętamy, że to też jest dosyć popularna opera i w przeszłości wielu fantastycznych zupełnie artystów tworzyło scenografię. Zacznijmy na przykład od Chagalla też, który niektórzy mu zarzucali, że właściwie to więcej Chagalla tam było niż Mozarta w tym wszystkim, ale to była już taka grandiosa, taka wielka scenografia, czy on chyba, już nie pamiętam, 139 chyba odsłon zrobił w Metropolitan Opera, to głównie były wielkie obrazy powiększone do wielkości kurtyny. I tutaj mamy się z nim zmierzyć niby na tej małej scenie opery kameralnej, ale ja wychodzę z założenia, że dobra sztuka się powinna bronić w każdej skali. Czy na skali znaczka pocztowego, czy skali billboardu w tym przypadku. Także jeżeli to jest dobre, to się obroni. Jeżeli to jest do dupy, to się nie obroni. No po prostu i wtedy przegram z Chagallem. Jeszcze Chagall ma za sobą oczywiście Metropolitan Opera i całą tą rozdmuchaną sławę przez tyle lat. Także tutaj bardzo trudny task. O, pan też parę lat sławy ma za sobą. No, więc... to powiedzmy te małe sławy, sobą. Takie na poziom tego... powiedzmy, artysty z kompleksiaj Polski, no to tak. Chagall miał za sobą najpierw carską Rosję, potem Wielką Francję, przede wszystkim to, że był Żydem, no i tak dalej. Miał wiele więcej benefitów, czy takich podpórek niż ja. Teraz pytanie, co lepsze? No oczywiście to jest żart, ale faktem jest, że wielu innych, tak samo David Cockney, robił genialną scenografię do tego. I jakby podświadomie się mierzymy nie tylko z tym librettem zwariowanym, ale tak samo mierzymy się z konkurencją, która jest fantastyczna. Mnie tego typu wyzwania zawsze potwornie podniecały. Także oczywiście pierwsza reakcja to takie wkurwienie na swoją własną limitację, że jestem taki mało zdolny. A potem patrzę, jak na to właśnie zrobili chłopaki, zrobili tam Chagall czy David Cockney. Scenografię, myślę, kurczę, ale dlaczego nie? I tak, no i tak. Rezultat jest oczywiście w oczach oglądającego, czyli to ja nie jestem sędzią tutaj. A to nie jest pana pierwsze spotkanie z Mozartem w Opolu? Tak, to zrobiłem w Filadelfii. Tak, zrobiłem właśnie Don Giovanniego. To bardzo dobrze było przyjęte, o dziwo właśnie. I to przez nie tylko Philadelphia Inquirer pisał, takie recenzje, ale również New York Times napisał, także w porządku, bo jak na debiut to bardzo dobrze wyszedłem z tej próby. Pan w ogóle operę lubi? Operę jako to, sztuka? Tak, bo to jest taka totalna sztuka, tam jest wszystko, tam jest muzyka, tam jest teatr, tam jest właśnie plastyka, tam jest... wydaje mi się, że dobrze, że opera istnieje, bo to jest takie właśnie miejsce spotkań tych różnych twórców na jednym polu i ta skala się przebija. Ale bardziej pan słucha opery, czy bardziej pan ogląda operę, jak już się pan wybierze? W pewnym sensie to jest to i to. To znaczy na pewno muzyka jest tutaj ważna, bo często słuchamy tych arii, ale to nie słuchamy całych oper najczęściej. Ja nie jestem aż na tyle tak wyrafinowanym słuchowo odbiorcą, żeby słuchać całej, powiedzmy, opery Wagnera od początku do końca. Tam parę arii, tak. Wolę te takie lekkie włoskie melodyjki Rossiniego czy Pucciniego. Mhm. Jeszcze na koniec mam trzy pytania od czytelników. Po pierwsze, co pan robi, że pan tak młodo wygląda? Pompki. 120 pompek. 120 pompek mogę zrobić, ale niestety na dwóch rękach. Kiedyś było, pamiętam, widziałem na rozdaniu Oscarów kilka lat temu, Jack Palance, taki okazuje się polskiego pochodzenia aktor. On grał często w takich filmach kaubojskich, złe charaktery. Miał chyba 83 czy 84 lata, dostał tak zwany Live Achievement Award, czyli za całokształt twórczości i właśnie w tym wieku 85 lat wyszedł na scenę i zrobił 20 pompek na jednej ręce. Niech to ktokolwiek 20-letni zrobi 20 pompek na jednej ręce, to właśnie. No.
Czy jest pan feministą albo raczej miłośnikiem kobiet? Bo na pana plakatach czy ilustracjach często pojawiają się kobiety i zawsze są bardzo piękne. Mama, cztery siostry w domu, także to ja byłem zawsze otoczony kobietami. Czyli potrafię rozmawiać z kobietami, co mało mężczyzn potrafi, no ale ja przez to, że te cztery siostry i mama, to musiałem rozmawiać. Teraz a córka, która jest no, miłością mojego życia, także no i wiele kobiet, przy którym się przyjaźniłem, których się kochałem przez całe życie oczywiście, to bardzo ważne. Poza tym wydaje mi się, że jestem tak samo taki spadkobiercą takiego polskiego romantyka, słowackiego Chopina, Mickiewicza, którzy, dla których te kobiety były bardzo ważne w życiu. I wydaje mi się, że to na pewno zadecydowało. Tak samo jako młody człowiek rozczytywałem się w tej takiej wielkiej literaturze XIX-wiecznej pisanej przez mężczyzn, bo to Tolstoj, czy Zola, czy może wyjątkiem Tomasza Manna, który tam z kobietami miał trochę chyba na bakier, ale wszyscy ci wielcy, to zawsze tam kobiety były wielkimi postaciami, prawda? Także ja z tego wyrosłem w pewnym sensie. A potem historia, cała historia sztuki, historia renesansu. To są historia modeli, które były kochankami czy tam przyjaciółkami malarzy. Te wszystkie Madonny na ołtarzach renesansowych czy barokowych, to były dziewczyny malarzy. Mhm. I oni je wnieśli, powiedzmy, na ołtarze nawet, proszę, tam piękne kobiety. Maria tak naprawdę nie wyglądała tak jak na obrazach artystów renesansu. No, ciężko narysować oryginalną Marię. Ta oryginalna matka po 2000 lat. Dokładnie taka Żydówka, mała pewnie z długim nosem. Nic wspólnego nie ma to z tymi pięknymi obrazami Madonny, Rafaela. To jest historia pięknych kobiet. Prawda? Dokładnie tak. Mhm. Także oni upiększali nasze mity. Ja się tu wpisuję w tą tradycję tylko. To może dobrze w sumie, bo w ten sposób pokazujecie wy, artyści, że ten świat ma w sobie piękno, ale oczywiście, które trzeba że tak. Dostrzegać. Piękno istnieje cały czas w naszych oczach. No, oczywiście, że tak. Ja, nawet jak patrzymy na kobietę, która nie jest idealnie piękna, to też kryteria. To wydaje mi się, że piękno tak naprawdę to jest zbiór różnych nieidealności. No, tak myśliłem taki w tym momencie. Zbiór nieidealności, bardzo ładne. Czy maluje pan tradycyjnie, czy raczej używa nowych wynalazków, padów, rysików, programów komputerowych? Znaczy używam nowych, to znaczy używam farby, najczęściej akrylik, który powstał niedawno. To jest nowa technika. Wydaje mi się, że opanowałem to dosyć dobrze, bo przez tyle lat praktykowałem. Bo oczywiście czasami robię olej, ale to denerwuje mnie, długo schnie i tak dalej. Po tym olej się już zmęczył dosyć tego oleju. Olej był dobry w czasach Leonardo da Vinci, kiedy wszyscy robili tempero, a Leonardo robił olejem, a teraz już koniec z olejem, ja robię akrylikiem. Nie to, że się porównuję do Leonarda. Nie jestem przeskiem homoseksualistą właśnie. A samoloty już wynaleziono. Więc. Prawda, dokładnie, samoloty wynaleziono, trudno mi tam coś rysować. Także ten akrylik, który jest nowoczesną techniką, szybko schnie, szybko się to robi. Wygląda tak jak olej. Jeżeli się psiknie tym takim sprayem czy fiksatywą, która pachnie jak olej, to też wygląda, wszyscy mówią, że jest olej. Oszukuje pan trochę. Nie oszukuję. Ludzie bolą, że to jest olej. To ich sprawa. Ja uważam, że jestem w tym przypadku nieskromnie powiem mistrzem tej technice. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Również.